Szanowni Państwo, powiem, że jestem bardzo stremowany tym, co dzisiaj mam powiedzieć. Dlatego po pierwsze, że audytorium składa się z dziennikarzy i księży. Dwie grupy, które raczej wiedzą wszystko, więc trudno coś powiedzieć więcej. Ale druga sprawa jest poważniejsza, to znaczy Patrycja poprosiła, żebym powiedział coś, co sobie sformułowaliśmy w pytaniu, jak żyć w kościele z kryzysem. I wydaje mi się, że to jest temat po prostu bardzo trudny, dlatego że trudno jest mówić o czymś, w czym się bezpośrednio żyje, z czym się jakby nieustannie spotyka, z czym się prowadzi niejako rodzaj batalii zewnętrznej i wewnętrznej, tak? Więc wiele słów jest jakby jeszcze niedoważonych, wiele opinii cały czas sam w sobie człowiek musi ucierać i zastanawiać się nad tym, co myśleć o różnych sytuacjach. Więc dla mnie jest to o tyle trudne, że zapisałem sobie pewne uwagi na kartce, ale myślę, że jest to dosyć słomiane, tak, to co zapisałem. To znaczy, że sam po prostu teraz jakbym miał to przeczytać, to uznałbym, że może to w wielu sprawach jest jednostronne. Niemniej spróbuję powiedzieć w takich trzech obszarach z mojej strony, jak widzę problem kryzysu w Kościele. To będzie pewne obszary, które ten kryzys obejmuje. A czy sam pan to przeżywa teraz? Tak, jak najbardziej. Nie przyszedłem jednak dawać świadectwa. Może pan potem dać świadectwo. Ale no właśnie, więc... Więc drugi to jest taki obszar jakiegoś zastanowienia o zagrożeniach może, które Kościoła jako takiego dotyczą w przyszłości, tak, wobec tej sytuacji kryzysu. A trzecia rzecz taka, no, można powiedzieć podsumowująca, jak ja także, no, może to jakoś też dla Państwa będzie pomoc, jako świecki wierny wobec tego kryzysu staram się jakby przeżywać, tak, swoją wiarę. Ponieważ ten kryzys ma naprawdę, jest taka szeroka panorama tego kryzysu. I myślę, że jednak trzeba byłoby to pokrótce tutaj przedstawić, niezależnie od tego, że pewnie wszyscy mamy na ten temat wiedzę. Mamy kryzys moralny, tak? I w ogóle nie będę się odnosił raczej do Kościoła w Polsce jako takiego, tylko do pewnych kwestii Kościoła uniwersalnego. I ten kryzys moralny to są oczywiście ciągnące się od lat sprawy seksualne i skandale seksualne na różnym poziomie, ale to jest też rzadziej podnoszony kryzys finansów Stolicy Apostolskiej i ciągnących się tam po prostu nieprawidłowości dotyczących przejrzystości i jakby życia ekonomicznego Kościoła. To jest sprawa rzadko podnoszona, natomiast realna jest groźba przywoływana przez różnych autorów, że państwo włoskie w końcu dokona, że tak powiem, inwazji w tej sprawie na Watykan, żeby oczyścić to, co się tam dzieje i to, co się z milionami euro wydarza. Mi się wydaje, że też ważny jest niestety taki aspekt, który bardzo stał się zauważalny w czasie pontyfikatu papieża Franciszka. To jest pojawienie się tych różnych skandalicznych wydarzeń, zachowań w sferze moralnej, które wypłynęły do mediów wśród bliskich współpracowników papieża. Oczywiście większość z nich była w Rzymie i w Stolicy Apostolskiej znacznie wcześniej, ale mamy ewidentny taki wypływ różnych spraw, które są po prostu gorszące dla wiernych. To jest trudne. Oczywiście możemy stanąć ponad kryzysem moralnym, tak jak to często sobie mówimy, no czasy Bordziów już były, prawda, i jakoś Kościół przetrwał. Niemniej osobiście każda z takich spraw, która do mnie też dociera, o której czytam, staram się jakoś tam weryfikować w różnych, że tak powiem, źródłach, ale jednak one się potwierdzają, jest trudna do przyjęcia. Do tego można powiedzieć, że pewnego rodzaju przedłużeniem w wielu niestety też sprawach jest ten kryzys doktrynalny, tak? Czy pewien kryzys też instytucjonalny, jaki mamy w Kościele, tak? Czyli taki podamy przykład, mamy arcybiskupa Palię, prawda, który w tej chwili jest, można powiedzieć, duchownym odpowiedzialnym za taką moralność małżeńską, rodzinną, za promocję wartości
katolickich w tej sprawie. Jednocześnie jest to osoba, która publicznie przyznaje, że jest za wprowadzenie związków partnerskich, homoseksualnych w państwie włoskim, tak, prawnych. Więc widzimy, że ten kryzys moralny jakby rozszerza się też na pewien głos Kościoła, ludzi Kościoła, w takim sensie medialnym. Jakby on się rozszerza na oddziaływanie i na to, jak sam Kościół jest postrzegalny. Mamy oczywiście kryzys doktrynalny, który zaczął się w taki konkretny sposób razem z synodami dotyczącymi rodziny, dotyczącymi potem tego, co zostało zapisane w Adhortacji Amoris Laetitia, listu do biskupów argentyńskich, w którym papież w sposób nieformalny, ale potwierdzał zerwanie z dotychczasową, nazwijmy to, praktyką sakramentalną związaną z małżeństwem. Tak? Państwo wiedzą zapewne, że chodzi o dopuszczanie osób żyjących w świeckich związkach, zerwanych związkach małżeńskich, sakramentalnych do Komunii Świętej, nawet jeżeli pod jakimiś obwarowaniami dyscyplinarnymi, ale jednak jest to rodzaj zerwania z, nawet jak niektórzy mówią, ze słowami Pana Jezusa. Wydaje mi się, że też mamy do czynienia z kryzysem, nazwijmy to, pewnego takiego działania Kościoła. To znaczy z jednej strony widzimy, że jest pewna taka retoryka, która prowadzi nas do tego, że Kościół ma być synodalny, ma być zdecentralizowany, ale jednocześnie kolejne synody, mieliśmy 3 synody teraz za pontyfikatu papieża Franciszka i każdy po prostu wydaje się jakimś takim zaplanowanym ruchem zmiany. Tak? To znaczy Kościół, jak się wydaje w swoim doświadczeniu wobec praw doktrynalnych, a nawet dyscyplinarnych, często działał w bardzo długiej perspektywie czasu. To znaczy dyskusje trwały niezwykle długo, czasami wiekami się ciągnęły pewne kwestie, zanim w jakiś sposób zostały podsumowane. Dzisiaj może mam mieć wrażenie, że formuje się komisję ekspertów, eksperci orzekają, co jest stanowiskiem katolickim, czy jakoś wynikającym z ich rozpoznania źródeł. Jest to przedstawiane synodowi, który też jest uformowany często w sposób, jakby to powiedzieć, nieodzwierciedlający spektrum opinii katolickiej w Kościele i pewne rzeczy są zatwierdzane. Przychodzi adhortacja, dokonuje się zmiana. Tak? Czyli możemy powiedzieć, że w perspektywie kilku lat moglibyśmy zobaczyć całkowitą wymianę pewnych elementów nauczania katolickiego, jeśli sprawy będą szły w taki sposób. I też wydaje mi się, że jest taka tendencja wśród części teologów i hierarchów, co żeśmy ukuli takim terminem, żeby stworzyć rodzaj turbopapiestwa. Tak? To znaczy, że papież, przesunięcie tej pozycji papieża z tego, który jest następcą świętego Piotra, jest tym, który utwierdza braci w wierze i przenosi depozyt objawienia dla kolejnych pokoleń na pozycję papieża jako takiego alter Chrystusa, tak? Czyli kogoś, kto ma bezpośredni dostęp do jakiegoś nowego objawienia i po prostu wprowadza zmiany, niezależnie jak bardzo mocno one były w tradycji i nawet w Ewangelii i Piśmie Świętym umocowane. Do tego mamy też kryzys niewątpliwie medialny Kościoła, czyli że cały tak zwany wątek magisterium samolotowego, tak, które papież Franciszek wprowadził, niezależnie od nieustannych sprostowań rzeczników prasowych Watykanu. Wokół Kościoła jest niesamowicie nieustające zamieszanie, które tak naprawdę nie wiadomo, jak tłumaczyć w różnych sytuacjach. Tak? Mamy dziennikarzy, którzy mówią, że papież nie wierzy w Pana Jezusa, a inni mówią, że papież popiera homoseksualistów. To się potem okazuje nieprawdą i jakby nieustanny mamy furgot wokół Kościoła, który Kościół sam sobie funduje. Z tym zamieszaniem dotyczącym doktryny moralnej szczególnie zaraz następuje kolejny kryzys, który można by określić mianem takiej kongregacjonalizacji Kościoła. Tak? Ponieważ okazuje się, że pewne propozycje, które pojawiają się, budzą kontrowersje w różnych kościołach lokalnych, więc w ramach decentralizacji jesteśmy na takiej drodze, która może nas zaprowadzić do tego, że w Niemczech będzie się wierzyło w co innego niż w Polsce, czy w Paragwaju w co innego niż w Nigerii, prawda? Do tego będzie prowadziła ta decentralizacja. Ostatecznie
będzie to taki rodzaj protestantyzmu pod szyldem katolicyzmu, byśmy powiedzieli. Jak mówię, to większość tych rzeczy, które tutaj mówię, są albo w jakiejś fazie pewnej początkowej, pewnych zagrożeń, albo gdzieś się pojawiają na horyzoncie jako pewne, jak się wydaje, niebezpieczeństwa dla Kościoła. Także wydaje mi się, że kolejnym elementem takiego kryzysu Kościoła związanego z rządzeniem Kościołem jest stan nieustanny stan wyjątkowy w Kościele, który pojawił się razem z pomysłem reformy kurii rzymskiej i wprowadzenia komisji kardynałów. Tak? Można powiedzieć, że kuria rzymska przez całe dzieje Kościoła jest nieustannie krytykowana jako źródło jakiegoś tam zła kościelnego. Uważam, że w dużej mierze niesłusznie, dlatego że kuria jak w takim właśnie modelu feudalnym czy średniowiecznym, który jakoś tam w Kościele jest przekazywany, jest elementem władzy pośredniej. Władzy pośredniej pomiędzy papiestwem a duchowieństwem, niższym duchowieństwem, tak sobie nazwijmy, czy świeckimi. Tak? Kuria poprzez swój biurokratyzm, poprzez swoją instytucjonalizację spraw nauczania czy głoszenia Ewangelii jakby zawsze strzegła i była jednym z elementów, który strzegł Kościół przed tyranią papiestwa, można by tak powiedzieć. Szczególnie od momentu, kiedy w nowoczesności, w nowożytności jakby rola papiestwa coraz bardziej rosła, aż do stwierdzenia, że papież jest tym wyrazicielem nieomylności Kościoła w dogmacie o nieomylności papiestwa. Czyli, że wyjście Stolicy Apostolskiej z tej formuły, w której kuria jest ważnym organem dla jakby życia Kościoła i rodzaj takiego osobistego zarządzania Kościoła przez papieża, uważam, że jest jednym z wyrazów tego kryzysu. Szczególnie, że no, mamy do czynienia, że Komisja Kardynałów jest rodzajem takiej quasi-kurii, w której jest 9 osób o bardzo określonych poglądach na teologię. I te poglądy można by w skrócie przedstawić jako ów zwrot w paradygmacie teologicznym, tak, o którym się mówi od kilku lat. Został on w pewnym sensie, tak oczywiście tu upraszczam pewne rzeczy, został on wymyślony przez teologów niemieckich i polega na tym, że mamy odejść od teologii schodzącej z góry, a mamy uprawiać teologię wynikającą, nazwijmy to, z ludzkiego doświadczenia. Przy tym jakby praktyczna konsekwencja jest znowu kryzysotwórcza, dlatego że jeśli będziemy uprawiali teologię opartą na ludzkim doświadczeniu, to ostatecznie nie potrzebujemy żadnego objawienia, tak? Tylko wchodzimy w nieustanny proces uzgadniania ludzkich doświadczeń z doświadczeniami ludzi Kościoła i takiego nieustannego upodabniania się Kościoła do świata. Tak? No to jest, wydaje się, że prosta droga de facto do sekularyzacji Kościoła, bo to jest dzisiaj jedno na pewno z zagrożeń, czyli taka wewnętrzne zagrożenie wewnętrzną sekularyzacją Kościoła, że już nie będziemy się odnosić do normy obiektywnej, którą zostawia nam Pan Jezus, ale będziemy normy tworzyć na podstawie właśnie jakichś szczególnych przypadków, na przykład jak ludy w Amazonii, prawda? To jest dobry przykład takiego myślenia, bo uważam, że synod amazoński w ogóle nie dotyczył Amazonii albo w bardzo nikłym stopniu, skoro był przygotowany teologicznie przez teologów niemieckich i de facto większość problemów, które podejmował, były problemami Kościoła niemieckiego. Czyli, że na przykład tak brak kapłanów, które trzeba zastąpić świeckimi, wyświęcanymi na kapłanów, żeby dalej struktura Kościoła mogła istnieć. Feminizacja, można powiedzieć, kapłaństwa w kościele niemieckim i tak dalej, tak? Więc za pomocą jakichś egzotycznych ludów, które miałyby rzekomo w ogóle prawie nie być ludźmi, bo to tak czasami można było z wypowiedzi niektórych hierarchów wywnioskować, przeprowadza się zmiany w całym Kościele, które są na rękę upadającym de facto i laicyzującym się radykalnie Kościołem Europejskim. Więc wydaje mi się, że wbrew temu też, co się mówi, jednym z elementów kryzysu jest dalej trwający w Kościele europocentryzm, tak? Czyli że skupienie się na problemach bogatych europejskich kościołów, które de facto często bardzo już niewiele mają wspólnego z żywą wiarą. I to jest, wydaje mi się, że kwestia, której też, jeśli chodzi o spojrzenie na kryzys w Kościele, nie da się
pominąć. Czyli teraz możemy, trzeba by się zapytać wobec tego, tej perspektywy, jaka może być wizja, nazwijmy to, przyszłości Kościoła. Czy będziemy mieli dalej, w dalszym ciągu postępujący wzrost władzy właśnie tych zeświadczonych kościołów, które są taką właściwie masą upadłościową czasami kościelną. Tak? No, są struktury, są biurokracje, są pieniądze, ale za bardzo nie ma żadnej aktywności ewangelizacyjnej, nie głosi się prawa moralnego, nie głosi się podstawowej katechezy, ale trwają, tak? Ponieważ są jakieś ciała parafialne, jacyś różni ludzie, którzy są zainteresowani wykorzystywaniem dla swojego takiego czy innego interesu rzeczywistości kościelnej. Można było mieć wrażenie, 10 lat temu o tym pisaliśmy, no właściwie piórem Pawła Milcarka, który przyciśnięty pytaniem w swojej książce Według Boga czy Według Świata o tym, jaka będzie przyszłość Kościoła, dał takie trzy perspektywy. I wtedy się za Benedykta XVI wydawało, że wizja taka pozytywna to będzie taka, że uda się zrealizować pewien projekt Benedykta XVI, mianowicie takiej nowej integracji Kościoła, tak? Kościoła po soborze. Zintegrowania tego, co nowe, zintegrowania z tym, co stare i jakby wyprowadzenia pewnej nowej ożywczości, nowego życia kościelnego w takiej perspektywie uniwersalnej. Wersja taka umiarkowanie pesymistyczna była taka, że tamten pontyfikat da pewne siły ludziom, którym naprawdę zależy na wierze, tak? Nie na jakichś ideologiach, nie na wykorzystywaniu Kościoła w polityce czy w jakichś innych zakresach. Da im nowy impuls do tego, żeby zrozumieli głębię ciągłości Kościoła od Pana Jezusa aż do naszych czasów, niezależnie od różnych historycznych po kolei idących jakby perturbacji. Jednocześnie w tej perspektywie jednak był równoczesny proces właśnie takiej laicyzacji się Kościoła, nazwijmy to głównego nurtu, czy Kościoła też hierarchicznego, instytucjonalnego. I taka najbardziej katastroficzna wersja wtedy, jaka została zaproponowana, to było takie de facto rozejście się tych ludzi, którzy czują się powiązani rzeczywiście z wiarą wszystkich wieków, a Kościoła instytucjonalnego, tak? Czyli że chrześcijaństwo, katolicyzm rozproszony. Tutaj w najgorszej jakby postaci, co wtedy dosłownie Paweł Micarek nazwał bajką, którą sobie wymyślam, jest jakby zerwanie poczucia więzi między wierzącymi a stolicą apostolską i papieżem. Tak? To była jakby taka wizja, którą przedstawił jako własną fantazję. Chodziło o to, że ci, którzy trwają przy wierze, już nie będą rozpoznawać w papieżu następcy świętego Piotra, ale będą szukali tych, którzy najlepiej rolę świętego Piotra realizują. Tak? Czyli to, co powiedziałem wcześniej, przekazywanie jakby treści wiary, tak? Tego, co jest niezmienne, tych zasad, które nie mogą ulegać dowolnej manipulacji przy każdym kolejnym synodzie biskupim. Można powiedzieć, że to było 10 lat temu. Dzisiaj wydaje się, że przesunęliśmy się nieco w stronę pewnie tej środkowej sytuacji, ponieważ ewidentnie widać ten proces laicyzacyjny, on się wiąże również z tym paradygmatem teologicznym, tak, który w tej chwili stał się dominujący w Kościele, czyli tej teologii, która zanim spojrzy na objawienie, spojrzy na ludzkie doświadczenie, tak, i dopiero wtedy jakoś oceni objawienie z perspektywy ludzkich jakichś chceń, byśmy tak powiedzieli, jakichś ludzkich pożądliwości często w gruncie rzeczy. Ale też wydaje mi się, że teraz jakby możemy się zbliżyć troszkę do naszej sytuacji, do nas wiernych w Kościele i takie dwa zagrożenia, wydaje mi się, że są dwa takie modele niebezpieczeństwa tego, co my też nazywamy jakby nową reformacją, tak, niebezpieczeństwem nowej reformacji. Bo zwykle, nazwijmy to, kościeli konserwatyści sobie wyobrażali, na przykład tak ksiądz Herbert Jedlin pod koniec lat 60. w Osservatore Romano pisał, że no to takie jest właśnie niebezpieczeństwo, że nastąpi, że te grupy, które są takie postępowe, to będą chciały się odłączyć od Kościoła i że Kościół się rozpadnie się na bazie właśnie pewnej chęci do wprowadzania zmian. Tak? Myślę, że ta wizja się zupełnie nie sprawdziła, choć ona często funkcjonuje w jakiejś takiej konserwatywnej, kościelnej
publicystyce czy refleksji, to wydaje się, że mamy raczej takie niebezpieczeństwo, które w pewnym sensie wychodzi właśnie od doświadczenia Marcina Lutra, bym powiedział, tak? Bo spójrzmy, jakie były motywy wystąpienia Marcina Lutra. To była taka sytuacja rozprężenia moralnego kościoła renesansowego, kiedy chociaż nie, jakby nie majstrowano przy doktrynie, to Kościół mówił: pozwalamy wam żyć niemoralnie, pozwalamy wam z Kościoła robić swój prywatny folwark własnych interesów, łącznie z papieżami, prawda? Jakby to jest historia, tam Juliusz II i inni papieże renesansowi. Czyli jakby Marcin Luter przyjeżdża do Rzymu i jest zgorszony. Jest zgorszony tym, co tam zostaje. Więc jego odruch sprzeciwu jest odruchem, można powiedzieć, konserwatywnym, tak? On nie chce się godzić na sytuację, kiedy Kościół gnije, kiedy Kościół się sekularyzuje, kiedy nie postrzega siebie jako ciało Chrystusa, ale jako, no właśnie, jakąś taką po prostu świecką potęgę. I paradoksalnie raczej ten model dzisiaj może nam zagrażać, jeżeli jesteśmy przywiązani do tradycyjnego nauczania Kościoła i wierzymy, że ono jest prawdziwe. Wydaje się, że to po tej teraz stronie jest taka większa szala, większa taka presja do tego, żeby w jakiś sposób sprzeciwiać się Kościołowi. To bardzo dobrze słychać, że tak powiem, w mediach społecznościowych, to aż szumi, tak? Ta chęć, żeby papieżowi wytknąć, że jest heretykiem na przykład, tak? Albo jakieś tego typu rzeczy. To są niebezpieczne głosy i wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba się tego wystrzegać, ale jednocześnie jakieś takie niebezpieczeństwo jest. Jest jeszcze jeden wątek w historii Marcina Lutra, który jest w jakimś sensie znakiem zapytania do naszych czasów, ponieważ reformacja luterańska nie udałaby się, gdyby ten ruch nie uzyskał wsparcia politycznego w tamtych czasach, tak? Czyli że było zainteresowanie wykorzystania Kościoła, rozegrania go przez książąt, przez królów i ruch reformacyjny znalazł wsparcie. Czy dzisiaj mamy taką sytuację? No wydaje się, że może nie, ale myślę, że jednak tak. To znaczy mamy media, tak? Właśnie mamy media, silne media z różnych stron, że tak powiem, pewnego światopoglądowego spektrum, które mogą być zainteresowane do tego, żeby podgrzewać atmosferę idącą na rozbicie Kościoła. I to właśnie nie nawet od strony liberalnej, ale dzisiaj nazwijmy to konserwatywnej, tak? Dlatego, że można powiedzieć, że no jeżeli ten zwrot w paradygmacie myślenia teologicznego, nazwijmy sobie z grubsza kościelnym liberalizmem, przy wszystkiej całej mieliźnie tego określenia oczywiście, no to w tej chwili liberalizm ten kościelny jest mainstreamem, jest po prostu u władzy. I teraz możemy dostrzegać taką chęć z jednej strony wśród mediów konserwatywnych, żeby grać na coraz mocniejsze uderzanie w ten świecki, to zaświadczenie Kościoła i de facto zachęcać wiernych do sprzeciwu coraz wyraźniejszego wobec papieża, a z drugiej strony możemy też dostrzegać chęć taką asymilacyjną wśród mediów liberalnych do tego, żeby jeszcze bardziej wytwarzać taką sytuację, że to prawdziwy Kościół to jest ten Kościół właśnie ten nowy, ten papieża Franciszka, ten postępowy i tak dalej, i tak dalej. Tak po to, żeby wypychać, nazwijmy tą resztę ortodoksów poza Kościół. To jest, wydaje mi się, że niebezpieczeństwo, które chociaż może jest czymś bardzo ogólnym, to jednak każdy z nas, siedząc przed ekranem swojego monitora, każdy z nas będzie z tą pokusą prawdopodobnie w kolejnych latach coraz bardziej konfrontowany i zdaje mi się, że to jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę w takim bezpośrednim myśleniu o naszej aktywności w mediach, tak? To znaczy jak formułujemy myśli, czy w naszej odpowiedzialności świeckich ludzi jest powiedzieć od papieżu, że jest heretykiem, skoro nie mówią tego kardynałowie, którzy mogliby ewentualnie być do takiej odpowiedzialności powołani, tak? No, można powiedzieć, że kardynałowie czekają na odpowiedź na Dubia, tak? Które wysłali do papieża i czekają, że ta odpowiedź pozwoli im sformułować dalsze wnioski co do sytuacji kościelnej. My, jak myślę, świeccy, czy też i niższe duchowieństwo, nie mamy takiego powołania, żeby mówić o papieżu, że jest heretykiem, nawet jeżeli się z nim zgadzamy, a przecież tego typu opinie bardzo często spotykamy. I teraz chciałbym już do ostatniego punktu przejść, czyli
do takiego najniższego poziomu naszego życia, to znaczy, które miałoby odpowiedzieć, jak żyć w Kościele z kryzysem. Przede wszystkim żyć dalej w Kościele, tak? Żyć we swoich wspólnotach kościelnych, parafialnych, przystępować do sakramentów, modlić się, czytać katechizm. Tu się właściwie nic nie zmienia w Kościele z kryzysem. Wręcz bym powiedział, że te fundamentalne i elementarne akty życia katolickiego są naszą odpowiedzią na kryzys, tak? Znaczy nie obrażamy się na Kościół z powodu tego, że jest w kryzysie, z powodu, nie wiem, niemoralności innych ludzi, z powodu niemoralności też, bo można powiedzieć, że grzebanie przy doktrynie też ma pewien wymiar niemoralności, czyli dalej prowadzimy życie katolickie według tej reguły życia, która jest po prostu naszym życiem. Druga rzecz, która też wydaje mi się, że jak obserwuję pewne dyskusje medialne, to jest zachowanie, bezwzględne zachowanie i uznawanie urzędu papieskiego. Niezależnie od tego, co akurat w samolocie papież powiedział, tak? Papież jest papieżem, jest legalną władzą naszego Kościoła i tego się jakby trzeba trzymać, ponieważ nie jest tylko ważne to, co papież mówi, nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy, ale ważne jest, że jest widzialnym zwornikiem jedności katolickiej, tak? Można powiedzieć, że to jest najważniejsza funkcja w tej chwili w ogóle Ojca Świętego, że on jako urząd, jako ciało, jako ten człowiek zwiera cały Kościół w jedności i to jest coś, co jest ponad, co jest nawet poza tym, co jest powiedziane, tak? W różnych momentach. Ale jest też oczywiście ten drugi moment, bo takie pytanie dobre usłyszałem, no ale co zrobić, wybrać papieża czy prawdę wiary? No więc właśnie wydaje mi się, że tutaj możemy jeszcze raz się odwołać do czasów reformacji. Jak ja mówię, jesteśmy prawdopodobnie w sytuacji wchodzenia na pewną drogę takiego dopiero głębokiego kryzysu doktrynalnego w Kościele, więc pewnie pewne rzeczy jeszcze są przed nami. Ale w czasach reformacji było tak, że często ludzie zmieniali wyznanie o tym nie wiedząc. Tak? To dlatego, że biskup się sekularyzował, porzucał Kościół katolicki, przechodził do jakiejś kongregacji, na przykład stawał się luteraninem i po prostu całą swoją diecezję zabierał do nowej rzeczywistości i po prostu przestawali być katolikami z tego względu. Dzisiaj żyjemy trochę w innej sytuacji, mamy dostęp do wiedzy, więc poza naszą taką osobistą, bazową odpowiedzialnością jako ludzi świeckich właśnie za życie swoje duchowe, swoje rodziny, swojego środowiska, musimy też jakby wykazywać czujność, żeby nas ktoś niechcący nie zabrał do innego kościoła, co może być w różną stronę, tak? Możemy się zabrać z konserwatystami, a możemy się zabrać z jakimiś liberałami, bo stwierdzimy, że pal sześć już tam te szczegóły jakiejś doktryny, ważne jest to, że tutaj mamy naszą wspólnotę, nasze ciepło, naszych spotkań modlitewnych, czy naszej liturgii i tu jest nam fajnie i dajmy sobie spokój z papieżem, tak? W jedną czy w drugą stronę, czy dajmy sobie spokój z biskupem. Wydaje mi się, że naprawdę jakby u nas, ja jestem bardzo wdzięczny naszym biskupom, że jakby w dużej mierze osłaniają nas często swoim milczeniem po prostu. Osłaniają nas od tych burzy, które dzieją się w tej chwili w Kościele Powszechnym, ale możemy się spodziewać, że ta burza przyjdzie także i do nas i to, co dzisiaj może się Państwu wydaje abstrakcyjnymi problemami, to co ja mówię, będzie dla nas problemem bardzo konkretnym. Bardzo konkretnych wspólnot parafialnych, bardzo konkretnych wspólnot diecezjalnych. Może to jeszcze będzie kwestia, może to będzie za 20 lat, ale w większości takich sytuacji te sprawy dzieją się po prostu powoli i w sposób niezauważalny oddalamy się, możemy się zacząć oddalać od prawdy Chrystusa. A właśnie, jak była taka książka, Pozostać w prawdzie Chrystusa przed synodami poświęconymi rodzinie. Książka praktycznie zupełnie zignorowana na synodach, tak? Ponieważ nie należała do nowego paradygmatu teologii, a była tą teologią wstępującą, mówiącą o objawieniu i tradycji. Dlatego no, to są takie moje wskazówki, jak żyć w Kościele z kryzysem. Można powiedzieć, że na co dzień żyć tak jak do tej pory, ale jednak mieć, powtórzę, ten wzgląd na szacunek dla Ojca Świętego jako urzędu, jako następcy Piotra, jako zwornika naszej wspólnoty, prawdziwej wspólnoty
prawdziwej wiary, ale jednocześnie ta czujność, żeby samemu nie przestać być w którymś momencie w Kościele, w taki czy w inny sposób. Dziękuję bardzo.